Wiosna, ten cudowny czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Porozmawiajmy więc o czymś adekwatnym, na przykład o śmierci. Typowa śmierć w grach oznacza pojawienie się ekranu game over albo konieczność wczytywania gry. Ale czy zawsze musi tak być? Nie, nie zawsze. Wystarczy trochę ograć śmierć. Oto 10 gier, w których śmierć naszego bohatera nie była końcem gry. Była po prostu stałym elementem tej gry i jedną z mechanik, którą często wykorzystywaliśmy nawet na naszą korzyść. Wpisałem sobie synonimy słowa śmierć, żeby ubarwić koniec, kostucha, kres życia, odejście na wieki, ostatnia godzina, zejście, zgon, odchodzenie, odejście, przemijanie, sen wieczny, śmierć biologiczna, umieranie, wieczny spoczynek, kostusia, mroczny żniwiarz, ponury kosiarz, Maryna, Marzanna, Mora, Morana, Morena, śmiercicha, śmiertka. Ach, David Cage, jeden z moich ulubionych twórców gier. Człowiek, który unieśmiertelnił się na dobre. Nie wierzycie? To co, nie widzieliście go w tutorialu do Fahrenheita? Hi, my name is David Cage. Żarty na bok, bardzo doceniam próby Davida Cage'a w stworzeniu interaktywnych opowieści, które często lepiej się ogląda niż w nie gra, ale zawsze potrafią jakoś przyciągnąć uwagę. Tym, co pozytywnie zaskoczyło mnie przy zapowiedziach Heavy Raina, była spełniona obietnica, że każda z postaci, jakie widzimy w grze, może zginąć. I nie będzie kończyła to historii, historia będzie toczyła się w jakimś tam sensie dalej. I to sprawia, że nasza porażka i w konsekwencji śmierć bohatera staje się swoistą mechaniką narracyjną, powtórzoną w prostszej narracyjnie, ale dzięki temu chyba bardziej sympatycznej wersji w grze Until Dawn, gdzie mieliśmy kilku bohaterów i każdy z tych bohaterów w poszczególnych scenach mógł zginąć. Wszyscy mogli też przetrwać, to już zależało tylko od tego, jak chcemy grać i czy rzeczywiście chcemy ochronić tych bohaterów, bo szczerze powiem, w Until Dawn część bohaterów była na tyle irytująca, że z miłą chęcią doprowadziłem do ich przedwczesnego zejścia z ziemskiego padołu. Pozostawienie takiej opcji w wysokobudżetowym tytule jest rzeczywiście naprawdę interesujące i sprawia, że możemy poczuć się jak współtwórcy historii. Na naszych oczach bohaterowie nie tylko pokonują przeciwności, ale też ponoszą porażki kosztujące ich życie. Gier korzystających z mechaniki roguelike'ów jest dzisiaj mnóstwo, ale jeszcze parę lat temu, w 2013 roku, nie było ich aż tak wiele. Rogue Legacy, prosta metroidwania, w której poziomy były generowane losowo, wprowadziła bardzo ciekawą mechanikę, która radziła sobie z tym, że nasza postać mogła zginąć i po tej śmierci musieliśmy zaczynać wszystko od nowa. Ta mechanika polegała oczywiście na tym, że w kolejnych rozgrywkach wcielaliśmy się w potomków naszego bohatera, którzy wracają do podziemi, wzbogaceni o pewne właściwości odziedziczone z poprzednich generacji. Do tego dorzucano oczywiście typowy system meta rozwoju pomiędzy rozgrywkami, tak więc mogliśmy zaoszczędzić złoto po przejściu danego fragmentu gry czy zginięciu w jakimś momencie i za to złoto dokupić sobie coś specjalnego. Takie podejście do śmierci w rogalikach dawnych i współczesnych oczywiście sprawia, że mimo permadeath często czujemy się w nich komfortowo, nawet jeśli zginiemy. Z tego prostego względu, że możemy stawiać sobie jakieś strategiczne cele, nie tyle żeby przejść dany fragment, ale żeby chociażby nauczyć się czegoś nowego i odblokować jakiś nowy element. Rogue Legacy dodawał do tego pewnego uroku, bo graliśmy po prostu potomkami naszego bohatera. Jedną wielką rodziną, która z pokolenia na pokolenie niczego nowego się nie uczy. Po co iść do podziemi, skoro możesz wykuwać, jak ktoś inny może pójdzie? Trochę mózgu, no. Zombie U to gra z Wii U, która wyszła później na innych konsolach i na Steamie bez końcówki U. Po prostu zombie. Ale bez E. Bez końcówki U. Po prostu zombie. Powiem szczerze, że kupiłem tę grę gdzieś tam na premierę, bo oczywiście miałem konsolę Wii U i nie było nic innego do kupienia. No i mimo tego, że ta gra mi się nie podobała, to teraz po latach sobie przynajmniej odkupię to, mówiąc o niej w tym materiale, więc mogę powiedzieć, że te pieniądze nie były wydane na darmo. Robiłem research do tego filmu, który powstał wiele lat później. Tak czy inaczej, Zombie U nie było szczególnie dobrą grą, ale miało jedną ciekawą mechanikę. Ta mechanika polegała oczywiście na tym, że jeśli nasza postać zginęła w grze, to nie wczytywaliśmy wcześniejszego zapisu, tylko po prostu rozpoczynaliśmy grę jako inny bohater, który zostaje wrzucony do tego samego uniwersum, a nawet mogliśmy spotkać siebie samego zamienionego w zombie. No i cały ten motyw śmierci i odracania się daje nam przecież do myślenia jako ludziom. Do myślenia oczywiście nad tym, dlaczego do cholery kupiłem Zombie U za grube pieniądze. Reigns i Reigns Her Majesty to gra mobilna, w której wcielamy się kolejno w króla albo w królową, którzy przy pomocy mechaniki rodem z Tindera muszą podejmować ważne decyzje, żeby utrzymać królestwo w równowadze. Utrzymanie tej równowagi jest wyjątkowo trudne, więc prędzej czy później nasz bohater czy nasza bohaterka zginie. I tu pojawia się bardzo ciekawy motyw, mianowicie kiedy zginiemy jako jeden król czy królowa, wcielamy się po prostu w następcę tronu i kontynuujemy rządy na linii czasu historii. I tu robi się ciekawie, bo Reigns tak naprawdę wrzuca nas w taką pętlę czasu, życia i śmierci. Chodzi tutaj o to, że jesteśmy osobą przeklętą, która musi jakoś się z tego wyplątać, oglądając kolejne żywota i brutalne śmierci swoich awatarów. Reigns wykorzystuje więc motyw śmierci i odradzania się w kolejnych postaciach do stworzenia zabawnej gry z metanarracją, polegającą na tym, że za tym wszystkim, za tą fasadą prostej minigierki o zarządzaniu królestwem, kryje się jakaś tajemnica, która pozwoli naszej postaci wydostać się z tej pułapki. Podobna pętla czasu, życia i śmierci pojawiała się w paru innych
innych tytułach silnie narracyjnych, takich jak chociażby The Sexy Brutal, gdzie wcieraliśmy się w kaznodzieję, który trafia do pewnego domostwa, do pewnej twierdzy. Nasz bohater każdego ranka budzi się w tym samym miejscu, w tym samym dniu i powtarzając cały ten dzień, może zmienić bieg wydarzeń, wiedząc już, co się wydarzy, bo przeżył to wcześniej. Przerwa na nieinwazyjną reklamę naszych kubków marki krzesło, białe alabastrowe tło, na nim hebanowe ikonografie krzesła. Kubki z krzesłem nie nadają się do siedzenia. Gier około rogalikowych, takich jak Rogue Legacy, tak jak mówiłem, jest mnóstwo. Jedna z nich pojawiła się dosłownie w tym tygodniu. Nazywa się to The Sword of Ditto i jest skrzyżowaniem takich gier jak Half Minute Hero, czy chociażby The Legend of Zelda. W tej miniaturce wcieramy się w kolejnych bohaterów, których zadaniem jest uratowanie świata i lokalnej wioski przed złą siłą, tak zwanym Mormonem. U podstaw jest to taka miniaturkowa wersja The Legend of Zelda, coś w stylu Zeldy z, nie wiem, z Game Boya, gdzie eksplorujemy okolice, walczymy z potworami, przechodzimy dungeony, rozwiązujemy proste łamigłówki, no i w pewnych momentach może okazać się, że jest za trudno i jak w typowym rogaliku nasz bohater ginie, zaczynamy od nowa jako nowa postać, ale gra informuje nas, że minęło 100 lat i to przynosi pewne konsekwencje. Oczywiście Sword of Ditto nie jest tak rozbudowaną grą, że nie wiem, prowadzi nas przez kolejny jakiś rozwój technologiczny, tak naprawdę ten motyw powrócenia do świata gry po 100 latach jest pretekstem do tego, żeby wymieszać elementy tego świata i wprowadzić jakieś małe, nowe elementy. Takim zabawnym aspektem jest natomiast to, że musimy udać się na grób naszego poprzednika po to, żeby odzyskać jego miecz i jego przedmioty. Zapomniałbym o jednym, w Sword of Ditto są też pączki z lukrem. Pamiętajcie, że jedzenie takich pączków zamiast zdrowego, pożywnego śniadania sprawi, że bardzo szybko spotkacie się z Kostusia, Mroczny Żniwiarz, Ponury Kosiarz. Jak zacząć dobrze grę? Na przykład od tego, że twój bohater dostaje kosę w plecy, a później pojawia się Mroczny Żniwiarz, który mówi ci, że umarłeś i zabiera cię do piekła. No szkoda. Albo spuszczę mu w pierdol. Śmierć naszego bohatera wpisana w fabułę bardzo często zdarza się w grach typu slasher, w których to z rundy na rundę, z poziomu na poziom musimy oglądać coraz bardziej potężne wydarzenia. Często nasi bohaterowie muszą też być po prostu coraz bardziej dopakowani, a czy można zrobić to lepiej niż na przykład poprzez zabicie go, wysłanie do piekła, pozwolenie mu rozwalenie całego tego piekła i powrót na ziemię w wersji wzmocnionej. Jest to klasyczny trop fantastyczny, bardzo często pojawiający się w japońskiej animacji. Taki scenariusz w pewnym sensie opisywał Dante's Inferno, który na samym początku, tak jak widzieliśmy, pozwolił nam pokonać śmierć i zabrać jej kosę po to, żebyśmy mogli zejść do piekła. Kojarzy mi się chociażby Asura's Wrath, czyli gra, w której nasz bohater zostaje prawie zabity albo zabity, no ale to jest przecież gra, w której kataną przebija się księżyc i walczy z potworem, który jest większy od planety. Rogue Legacy było grą, która w bardzo prosty sposób przedstawiała mechanikę dziedziczenia pewnych cech po naszych przodkach. Oczywiście jest więcej gier, które miały tego typu motywy. Jedną z gier na rynku zachodnim tego typu było oczywiście Massive Chalice, studia Double Fine Productions. Gra nie do końca udana, może nie tak dobra jak w zapowiedziach, ale jednak mająca te elementy, o których właśnie dzisiaj mówimy. W tej grze uczestniczyliśmy w wojnie, która ciągnęła się przez kilkaset lat i w ramach tej wojny prowadziliśmy do boju bohaterów. Otrzymywaliśmy też opcję, żeby tych bohaterów ze sobą połączyć w pary, aby w ten sposób pojawili się potem i nowi śmiałkowie, którymi później będziemy mogli zagrać. Zamiast kierować jednym bohaterem czy drużyną, kierowaliśmy więc kolejnymi generacjami bohaterów. Wydawałoby się, że to jest jakiś nowatorski pomysł, na który wpadł sam Tim Schafer, ale tak naprawdę tego typu akcenty pojawiały się już wcześniej w grach. Kojarzy mi się na przykład gra Phantasy Star 3 Generations of Doom, czyli chyba jedyna gra z serii Phantasy Star, która miała taką konkretnie mechanikę, a mianowicie mechanikę, w której obserwowaliśmy bodajże trzy generacje bohaterów i w pewnym momencie gry otrzymywaliśmy opcję, aby wybrać sobie jakąś partnerkę i z tą partnerką mieć dziecko, którym będziemy grali w następnym rozdziale gry. Tak więc gry komputerowe to nie tylko zabijanie, to także prokreacja, aby nasze potomstwo także zabijało. Nie wiem, kto wymyślił taki temat. Kto tak bardzo lubi grać w gry, w których często się umiera, na przykład Dark Souls. To musiał być bardzo mądry człowiek. Program o śmierci i nie wspomnieć o Dark Souls? No nie wspomnę o Dark Souls, przykro mi. Wspomnę o Demon's Souls oczywiście. To nie jest Dark Souls przecież, nie? Gry z serii Souls oczywiście przyzwyczaiły nas do umierania i do tego, że jest to stały element mechaniki. Patrząc z szerszej perspektywy na branżę, rzeczywiście to jakoś wpłynęło, odcisnęło swoje piętno. To wszystko zaczęło się oczywiście w Demon's Souls. Takim najbardziej ekstremalnym przykładem wykorzystania śmierci w formie rozgrywki był oczywiście motyw World Tendencies, czyli tendencji świata. Każda lokacja w grze Demon's Souls mogła być w stanie jasnym albo w stanie mrocznym. Żeby uzyskać ten stan jasny, trzeba było na przykład zabijać potwory. Żeby uzyskać stan mroczny, trzeba było po prostu popełniać samobójstwo, czy raczej tracić postać człowieka na rzecz zjawy, którą stawaliśmy się po śmierci. Niektórych postaci w poszczególnych stanach mogliśmy w ogóle nie spotkać. Postacie potrafiły też na przykład zareagować w dialogu na to, że zginęliśmy i nie wiem, nawet dać nam jakiś specjalny przedmiot.
You've gone and died, have you? Stan pośmiertny w Demon's Souls i później w Dark Souls jest więc czymś zupełnie naturalnym. Ale żeby nie było, to nie From Software wymyśliło taką mechanikę. Już w takiej chociażby grze jak Balrog z PlayStation 2 pojawiał się taki motyw, że kiedy ginęliśmy, mogliśmy odblokować nowe cutscenki, mogliśmy popchnąć do przodu fabułę, mogliśmy uzyskać dostęp do nowych elementów. Kiedy grasz sobie w grę solową i zginiesz, to nic złego się nie dzieje, ale kiedy grasz w grze MMO i zginiesz, kilkudziesięcioosobowy rajd może cię po prostu znienawidzieć. Ale porozmawiajmy o czymś pozytywniejszym, to znaczy o śmierci, ale nie o takiej, która może kończyć się obelgami na TeamSpeaku. W bardzo wielu grach MMO, kiedy zginiemy, nie kończymy rozgrywki, tylko kontynuujemy ją jako zjawa. Najlepszym przykładem jest oczywiście Ultima Online, World of Warcraft, czy chociażby The Secret World. W postaci zjawy możemy sobie dalej biegać po okolicy. Ciekawe jest natomiast to, że istnieją przypadki questów i pewnych wydarzeń w grach MMO, szczególnie w World of Warcraft czy The Secret World, które mogliśmy przejść, odkryć i zaliczyć tylko i wyłącznie, kiedy graliśmy właśnie jako trup. W The Secret World na przykład pojawiały się takie motywy, że no trzeba było się zabić, żeby móc przejść dalej i popchnąć questa do przodu. W World of Warcraft nie grałem aż tak dużo, prawdopodobnie też się tam znajdowały tego typu questy, jeśli je znacie, to możecie wrzucić gdzieś tam poniżej w komentarzach, chętnie bym sobie poczytał o tym, jak wyglądały. Jedna z najstarszych i najlepszych gier MMO, czyli Ultima Online, oczywiście wyprzedzała o długości wszystkie inne tytuły. Tam system życia pośmiertnego był tak skomplikowany, że żyjące postacie mogły nauczyć się nawet umiejętności rozmawiania z duchami. I to jest... Jest jeszcze jeden przykład rozgrywania tematu śmierci, a mianowicie uczynienie ze śmierci czegoś w rodzaju minigierki. Coś takiego przydarzało się chociażby w grze Legacy of Kain: Soul River i późniejszych odsłonach tej marki. Tam oczywiście nasz bohater, jeśli przydarzyło mu się coś przykrego, trafiał do alternatywnej wersji świata. Widzieliśmy więc te same lokacje, nieco zmienione, wzbogacone o nowe rodzaje przeciwników i w tej alternatywnej rzeczywistości mogliśmy dalej funkcjonować. Nasz bohater mógł oczywiście wrócić do świata żywych, ale żeby to zrobić, musiał zaliczyć prostą minigierkę. Ten alternatywny wymiar miał także aspekt pragmatyczny, wykorzystywaliśmy go naturalnie do rozwiązywania łamigłówek środowiskowych, walki z przeciwnikami i tak dalej. Jest to jednak dość fascynujący pomysł na to, żeby zabijając gracza otworzyć mu dostęp do zupełnie nowych lokacji czy do alternatywnych wersji lokacji i uczynić z tego przeważnie nudnego i nieprzyjemnego momentu stały, zabawny element rozgrywki, budowania imersji czy pogłębiania naszej wiedzy o świecie. Tak więc twórcy gier z jednej strony mierzą się ze śmiercią, a z drugiej mierzą się z problemem śmierci w grach, który, tak jak mówiłem, wynika nie tyle z chęci zmierzenia się z tym problemem człowieka, co raczej z naturalnym problemem tego, że w grze nam coś nie idzie, giniemy i musimy zaczynać od nowa. I w jaki sposób zrobić to tak, żeby to było płynne? Dzisiejsze Top 10 daje w pewnym zakresie odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Zdrówko! Żeby jakaś refleksja z tego płynęła, to jakieś cytaty o śmierci wrzucam. Oscar Wilde powiedział: życia nie można opisać, trzeba je przeżyć. Wow. Mądre. Quoist napisał: jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie, ono musi głaskać inne brzegi i nawadniać inne ziemie. To on chyba musiał być rolnikiem jakimś. Może symulator farmy zrobił? Na pewno. A Margit Sandemo napisał: nic nie jest tak martwe, jak umarła miłość. Wow, stary. Romantyczne. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Dajcie subskrypcję.